Do tragicznego wypadku na terenie zakładu górniczego Sobieski w Jaworznie doszło wczoraj krótko przed godziną 15. W trakcie podziemnych prac transportowych pracownik doznał ciężkiego urazu głowy. Pomimo szybko podjętej reanimacji górnika nie udało się uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Wypadek miał miejsce w pochylni transportowo-wentylacyjnej drugiej pokładu 207. Przyczyny oraz okoliczności śmiertelnego wypadku bada komisja powołana przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Na miejscu są również specjaliści nadzoru górniczego, przedstawiciele kopalni oraz firmy, która zatrudniała ofiarę wypadku. Policję tworzą ludzie kultywujący tradycje. Twórzmy ją razem. To hasła, jakie pojawiają się w spocie stworzonym z okazji stulecia polskiej policji. Jak zapewniają mundurowi, przez ten czas zmieniło się wiele. Organizacja, zadania, mundury, infrastruktura czy wyposażenie. Jednak niezmienne od lat pozostaje to, że policję tworzą ludzie szanujący i kultywujący tradycje oraz ideę tej formacji. Dziś w całym kraju prowadzone są wzmożone działania policjantów ruchu drogowego pod nazwą Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Policjanci z rybnickiej drogówki skupiają się przede wszystkim na niewłaściwych zachowaniach kierowców wobec pieszych, jak również wobec rowerzystów. Chciałbym zaznaczyć, że w ubiegłym roku mieliśmy ogólnie 13 zdarzeń z udziałem pieszych, natomiast w tym roku jest to już 10 zdarzeń, w których zginęły 3 osoby, a 7 odniosło obrażenia. Jak pokazują statystyki ogólnopolskie, tylko podczas wakacji zeszłego roku niechronieni uczestnicy ruchu drogowego brali udział w 1085 wypadkach drogowych, w których zginęły 133 osoby, a 995 zostało rannych. Większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali przysługującego pieszemu pierwszeństwa.